Jeszcze jedna piosenka. W XIX wieku była... W XVIII była dżuma, w XIX była hiszpanka, w XX był AIDS. Jaka jest przepadłość XXI wieku? Chyba jednak depresja, prawda? Tak. A tak łatwo ją zaleczyć, wyleczyć. Wystarczyłoby tylko, żeby się życie toczyło od końca do początku. No, wyobraźcie sobie, nasze życie się zaczyna tym, że czterech na czarno ubranych facetów przynosi nas skrzyneczce i od razu trafiamy na imprezę do klubu albo do jakiejś innej restauracji. No, poznajemy znajomych, rodzinę, przyjaciół, dzieci, byłą żonę, prawda? Czasami już obecną. Potem idziemy do domu, jest pierwszy, listonosz przynosi nam rentę albo emeryturę. Potem nam przynosi taką większą sumę i co robimy? I idziemy do pracy, bo to była odprawa. I wtedy co? Nie strajkujemy, bo i po co mamy forsę? Jesteśmy coraz wydajniejsi, coraz młodsi. Pewnego dnia, prawda, szef nas opieprza, że jeszcze nic nie umiemy. Potem zdajemy dyplom magistra i co? I idziemy na studia. Jak to nam to zrobić? Jak już mamy magistra w kieszeni, coraz częściej uprawiamy seks. Potem zdajemy maturę, idziemy do średniej szkoły i znowu mamy wszystko gdzieś, maturę już mamy. Potem do podstawówki, jesteśmy coraz młodsi, w podstawówce powiedzmy, której w piątej klasie wypalamy ostatniego papierosa, wypijemy ostatnie piwo. Ostatni raz się umawiamy z dziewczyną. I prawda, jak już jesteśmy zupełnie tacy mali, to pewnego dnia lądujemy w brzuszku u mamy i pływamy sobie przez 9 miesięcy słuchani, uspokajający rytm serca. No ale niestety przychodzi taki dzień i nasze życie